Krzysztof Cugowski, słynny wokalista Budki Suflera, nie może liczyć na solidną emeryturę z ZUS-u. Nic w tym dziwnego, ponieważ przez większość czasu swojej aktywności zawodowej nie odprowadzał należytych składek. Czy coś się zmieniło? W 2017 roku Krzysztof Cugowski przeszedł na zasłużoną emeryturę. Czas odpoczynku po ciężkich latach pracy nie jest jednak łaskawy, według wyliczeń wówczas mógł liczyć na 600 zł. emerytury. W 2021 roku wokalista przyznał, że otrzymuje już tysiąc złotych, niestety żadne z tych kwot nie zadowalają artystę, a co gorsza nie są w stanie zapewnić mu godnego życia. Nie mogę narzekać i nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rob, dwa przeżyje bez grania. Jakoś to będzie, ale co dalej? Mówił Cugowski w rozmowie z superekspresem. Większość oszczędności wokalista wydał w 2020 roku, kiedy to pozamykano obiekty kulturalne i nie można było grać koncertów. Zobacz też: Cugowski, Majewska, Rodowicz narzekają na niską emeryturę. Prezes ZUS trzeba płacić składki pomimo upływającego czasu. Krzysztof Cugowski nie może sobie pozwolić na zejście ze sceny. Czy z tego powodu wokalista narzeka. Zdecydowanie, ale wysiłek jest wart kwoty, którą zarabia na koncertach. Nie tak dawno pochwalił się w wywiadzie, że w rok zarabia 1,5 miliona złotych, według obliczeń tabloidu. Krzysztof Cugowski tylko przez trzy miesiące zagrał aż 17 koncertów. Według Super Expressu kwota, jaką może otrzymywać za jeden występ, to około 50 tysięcy złotych. I tylko do marca 2023 roku mógł zarobić 850 tysięcy złotych. W czasie letnim, kiedy to jest najwięcej festiwali, wokalista Budku Suflera może tylko powiększać swój zarobek. Do końca czerwca zagrał 12 koncertów, a to kolejne 700 tysięcy złotych, łącznie daje to około 1,5 miliona złotych. Źródło wyliczeń zwraca uwagę, że część wynagrodzenia na pewno pójdzie do kieszeni zespołu, ale jako największa gwiazda, Cugowski może liczyć na dobry procent. Zobacz też.